Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na filmik makijażowy, a mianowicie weźmiemy sobie na tapet dwa produkty marki Vibo we współpracy z Katosu. Już widzicie po tytule, za chwilę kichnę, bo mnie kręci w nosie. Także serdecznie Was zapraszam. I jeszcze jedno, co chciałam powiedzieć, to przez całe życie, może nie przez całe życie, ale przez większość mojego życia myślałam, że mówi się wezmę sobie na tapetę. Tapet. Także, ale myślę, że tutaj patrząc na kosmetyki, jak powiem, że wezmę sobie na tapet, to nie będzie jakoś mega krzywdzące i mega dziwne. No ale w każdym razie wezmę sobie na tapet. Tak, właśnie oba te produkty. Ja już co nieco Wam wspomniałam o tym produkcie na moim kanale, mianowicie we vlogu. Robiłam Wam też taką słowną recenzję na Instagramie, ale postanowiłam właśnie też taki materiał nagrać tutaj na YouTube. Ja kupiłam oba te produkty w Rossmanie. Paletka kosztowała 50 zł 99 groszy, a właśnie ten liner do brwi okazało się, że był w promocji. Akurat wtedy jak go kupowałam, 9 zł 39 groszy kosztował, więc myślę, że bardzo fajna cena promocyjna. Co do ceny paletki, no to wiecie, nie jest jakaś super niska, ale też nie jest to Bóg wie jak mocno wygórowana cena, chociaż patrząc na to, że jest to marka taka, no powiedzmy tania, no to nie jest to jakieś tanie. I słuchajcie, tutaj mamy cztery tak naprawdę produkty. Mamy dwa pełnowymiarowe rozświetlacze. Mamy dwa tutaj cienie ala rozświetlacze również. Można używać to jako cienie, ale też jako rozświetlaczy. No i dwa cienie typowe, cienie takie matowe, no bez żadnych drobinek, po prostu zwykłe cienie, tak. No, w lusterko jest fajne, duże, tutaj mamy napisane Katosu, tutaj mamy Vibo i właśnie też troszeczkę mi tutaj brakuje właśnie napisu jakiegoś, że jest to paletka no, Katosu i tak dalej, tak dalej, tak jak tutaj było na przykład zmalowanej, no to dla mnie bardzo, bardzo fajne opakowanie, że jest tutaj podpis, że wiemy, że ta paletka jest po prostu odzmalowanej. Trochę mi tutaj tego brakuje. I słuchajcie, ja tej paletki użyłam do takiego makijażu oka raz. Konkretnie właśnie Wam zrobiłam tę słowną recenzję na Instagramie. Rozświetlacza używałam kilkukrotnie i muszę Wam powiedzieć, powtórzyć, że dla mnie ta paletka jest naprawdę mocno średnia. Szczerze powiedziawszy, spodziewałam się czegoś innego, spodziewałam się lepszej jakości, bo patrząc na to, że jest to Katosu, jest to makijażystka wymagająca, która ma swoje wymagania co do produktu, powtórzę się drugi raz, ale nie potrafię znaleźć teraz słowa w głowie. Po prostu no, te jakieś takie oczekiwania względem tej palety u mnie urosły. Może nie, Bóg wie jak, nie oczekiwałam jakiejś, nie wiem, jakości chudy czy coś w tym stylu, ale jednak mimo wszystko kupując tą paletę, wiedząc, że właśnie jest to Kasia Katosu, oczekiwania były dość spore. I to jest po raz trzeci. Po raz trzeci się nabrałam, po raz trzeci, może nie tyle co się nabrałam, ale po raz trzeci właśnie podeszłam do tego z takim właśnie myśleniem, tak? To jest paletka makijażystki, to jest paletka guru YouTube'owego, to jest paletka dziewczyny, która jest wymagająca co do produktu, więc na pewno będzie dobra. Wiecie, to jest moja taka naiwność kosmetyczna i wiara cały czas w ludzi i w produkty. No i kolejny raz jestem zawiedziona i paletka nie jest zła, bo zrobicie z nią makijaż. Moim zdaniem paletka jest przemyślana co do doboru kolorystycznego, co do kolorków. Mamy tak chłodny rozświetlacz, mamy ciepły rozświetlacz, mamy tutaj cieplejszy, mamy taki troszeczkę chłodniejszy, mamy dwa cienie, którymi stworzymy już tymi cieniami, sam makijaż dodamy sobie troszeczkę błysku, więc to jest taka paletka, którą zabieramy ze sobą i jest powiedzmy wystarczająca. Może te kolorki nie są jakoś, wiecie, super wow trafione do każdego typu urody, ale no myślę, że to jest taka przemyślana i bezpieczna paletka, patrząc na przykład na paletkę zmalowaną, która dla mnie jest kompletnie na nie. Co do doboru kolorystycznego, ewentualnie tak, wiecie, co na zdjęcie, na makijaż jakiś taki instagramowy. I dlatego po prostu tą paletkę kupiłam i nie oglądając żadnych recenzji kompletnie, po prostu ją wybrałam, bo lubię Kasię Katosu, od bardzo dawna ją oglądam, może teraz już mniej, ale wcześniej ją oglądałam. Cenię ją za jej pracę na YouTubie, tak samo jak zmalowaną, czy też Maxineczkę, ale to jest to samo, co właśnie przy tamtych poprzednich paletach. No niestety ta jakość jest po prostu słaba, jak na to, kto po prostu miał wpływ na produkcję, czy też nie miał wpływu, ale po prostu jest autorem tej paletki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to jest po prostu słabe pod tym kątem. Zrobię sobie dzisiaj właśnie makijaż tym produktem. Użyję też nowości od Lovely, czyli tego
podkładu, więc ja dzisiaj się postaram w ogóle zrobić taki sobie makijaż Vibo i Lovely, żeby tutaj tylko ta marka się pojawiła. Także Was serdecznie zapraszam. No i w trakcie będę Wam mówiła tam swoje jeszcze przemyślenia dotyczące palety, ale ogólnie, szczerze powiedziawszy, nie kupiłabym jej ponownie i ja osobiście, jeśli jesteście takim, wiecie, frikiem makijażu, lubicie kupować i testować nowości, to oczywiście tak, bo nie jest to jakiś duży majątek, który ja wydałam na tą paletkę, ale za tą cenę mogłam sobie kupić zupełnie coś innego i sobie przetestować i na przykład trafić, bądź też właśnie kupić produkt, który gdzieś tam jest polecany i rzeczywiście jest dobry. No bo ta paletka jest moim zdaniem po prostu słaba. No po prostu to jest taka naprawdę paletka takiej średniej jakości, o, za cenę 20 może 5 zł. Tak, ale na pewno nie. Na pewno nie to, co było w mojej głowie, absolutnie. No dobra, kochani, także ja... Wiecie co, wiem, że niestety ta paleta się osypuje i teraz się zastanawiam, czy nałożyć sobie już podkład, czy też po prostu nie ryzykować. A, dobra, będę uważała po prostu, ale mogę Wam powiedzieć, że osypuje się ta paletka, jest nawalona, naładowana tym brokatem ze wszystkich stron i niestety się osypuje, także od razu Was tutaj ostrzegam. Ja oglądałam recenzję teraz, dopiero wczoraj, chyba czy przedwczoraj, u Fokusowanej. No i mam bardzo, ale to bardzo podobne przemyślenia. Zresztą mówiłam o tych moich przemyśleniach we vlogu. Chciałam Wam po prostu się podzielić z Wami tym, co myślę, tym, co po prostu siedzi mi w głowie. No i właśnie wczoraj sobie obejrzałam tą Anię Fokusowaną, no i też z tego nie obejrzałam całej recenzji, ale większość. No i wynika z jej słów też to właśnie, że no niestety paletka jest średnio, no słaba po prostu, co tu dużo mówić. Naprawdę możecie sobie kupić, są niektóre palety z Lovely, które są tańsze, kosztują mniej, a są moim zdaniem lepszej jakości. Na przykład ta paleta, która dla mnie jest no po prostu cud, miód i malina. Używam cały czas i bardzo, ale to bardzo lubię. No nie ma w ogóle porównania pigment ten do tego tutaj od Kasi Katosy i po prostu zastanawia mnie ten fakt, że skoro to jest ta sama firma, dlaczego ta jakość się tak bardzo różni. Nie wiem, czy oni po prostu podchodzą do tego, że przy takim nazwisku wszystko się sprzeda. Nie wiem, nie mam pojęcia. I nie trzeba, wiecie, tutaj ładować super jakości. Nie wiem, no jest to dziwne i jest to trochę takie nie fair. O. Dobra, kochani, zrobię sobie najpierw brwi, tak żeby już mieć, wiecie, ramę tutaj tak stworzoną. Trochę zapudrowałam sobie powieki, no właśnie, żeby przygotować sobie przed makijażem oka. Kurczę, mam skórki normalnie, jak mnie denerwują te moje skórki przy nosie. Dobra, i zrobimy sobie najpierw brwi właśnie tym produktem. Ja go wybrałam w kolorze 01 i tutaj jest napisane, że jest to liner wodoodporny i absolutnie on wodoodporny nie jest. Ma taki bardzo chłodny kolor. Pierwszy raz mam w ogóle do czynienia z tak chłodnym kolorem, jeśli chodzi o brwi. Tyle, że teraz do koloru moich włosów ten kolor jest jak najbardziej w porządku, ale on nie jest też taki, wiecie, że go dopasujecie do każdego typu urody, w sensie, wiecie, koloru i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, i teraz tak, tutaj mamy pędzelek taki dosyć długi i jest to taka forma, powiedzmy, precyzyjna, czyli musicie sobie tutaj troszeczkę czasu poświęcić na to, bo to tak jakbyście po prostu rysowały sobie każdą brewkę, może nie każdą, ale brew osobno. No i ja właśnie tak, najpierw jak wyciągam, to przeczesuję sobie tutaj te brwi, gdzie nie muszę się tak skupiać, żeby ten nie było tak dużo produktu nałożonego, a później już tą końcówką produktu robię sobie takie jakby właśnie włoski tutaj na początku moich brwi, bo tutaj bym chciała, żeby produktu było jak najmniej, żeby po prostu był taki, kurde, się ciemno robi, co nie? Żeby to był taki tylko zarys, o. Znowu się światło zmienia i znowu będzie do bani. No, ale miałam go nagrywać wcześniej w ogóle, a rodzice przyszli na kawkę i my dzisiaj w ogóle mamy pierwszy i wolny każdy ma, wiecie, odwiedzamy groby i tak dalej, więc też przyszli na kawkę sobie z rana do nas, no i trochę mi się to przesunęło w czasie, więc tak jest. Niestety, ja mam tak akurat tutaj ustawiony blok ten nasz, że no jest jak jest niestety z tym światłem.
Dobra. I teraz widzicie, że no trochę czasu trzeba poświęcić na to, żeby wyrysować te brwi. Także jeśli jesteście typem osoby, która się na co dzień spieszy czy coś, no to na pewno nie polubicie się z tym produktem. Ja bardzo, ale to bardzo lubię taki efekt. Ja już od dłuższego czasu właśnie w ten sposób, Franki zrobiłam, w ten sposób zaznaczam moje brwi, że używam tego starego linera z Catrice i albo sobie po prostu moczę w jakimś produkcie, albo tam jeszcze tego produktu jest trochę, kurczę, normalnie powiem wam, że on jest nie do zajechania. No więc ja taką formę lubię. Lubię się trochę z tym pobawić i też powiem wam, że mi osobiście kolor pasuje, ale tak jak mówię, na pewno nie będzie, nie jest on dla każdego. No, naprawdę mi się to podoba. Ja powiem wam, że jestem zadowolona z tego produktu. Jeszcze ja go kupiłam za te 9 zł, więc super. No zobaczcie, naprawdę tak precyzyjnie można sobie wyrysować te włoski na samym początku. No i ja osobiście preferuję właśnie też tak wystylizowane brwi. O, zrobię sobie drugą brew i do was wracam. Kochani, mamy to skończone. I co? I zaczniemy sobie testowanie tej palety. I tak sobie myślę, jak ja to ogarnę, ale ogarnę. Zrobimy sobie taki makijaż, wiecie, jeden z moich ulubionych, czyli taki prosty, fajny makijaż na co dzień i użyjemy na pewno tych matów i na pewno tego, o tutaj, o tych matów i na pewno tego różowego, przepięknego koloru. Naprawdę patrząc na tą paletę, to ja jestem zakochana w kolorach i zacznę od tego jaśniejszego i one się pylą troszkę i osypują, to od razu wam mogę powiedzieć i sobie zaznaczę tym jasnym cieniem załamanie. Ja powiem wam, że te cienie niby są napigmentowane, niby gdzieś tam je przynosicie, ale one, pigment się wytraca podczas rozcierania. Nadbudujecie go na pewno, ale no mówię, to też jest zabawa i to też nie jest tak, że wiecie, nałożycie te cienie szybko i zrobicie szybki makijaż, chociaż ta paleta właśnie tak patrząc na te kolory mówi do mnie. Jestem prosta w użytkowaniu, szybko zrobisz makijaż taki na co dzień właśnie do pracy i tak dalej, a tak nie jest w praktyce, bo musicie on dokładać, bo ten pigment, mimo że wydaje się, że jest fajny, bo jak się nabierze na palec, no może tego nie będzie widać tutaj, ale na przykład ten, no to fajnie się przynosi, tak? No i o! Spoko, ale ten pigment się po prostu ucieka, wytrąca się z i podczas rozcierania. Dobra. Nakładamy. No mówię, muszę dokładać. No i kurczę, i powiedzcie mi, gdzie jest ta jakość? No gdzie jest ta jakość? No. Fajnie by było, jakby to było rzeczywiście po prostu dobrze napigmentowane i tyle, ale nie, tak nie jest, no. Co ja mogę wam powiedzieć? No, trzeba dokładać. Jeśli chcecie, wiecie, coś mocniejszego. Okej. No i idąc za ciosem, biorę ten ciemniejszy. O, patrzcie, jak ładnie się przeniósł. Ale się mega osypuje. No i zobaczcie, i na powiece on wcale nie jest tak mocno napigmentowany, jakbyście go nabrały palcem. No nie, no po prostu nie. Robi się taki brudny kolor brązu. Zobaczcie, jak on naprawdę po prostu słabnie na powiece. Tutaj na palcu wydaje się mega mocny, a tutaj ten pigment po prostu ucieka. Naprawdę to jest, nie wiem do czego porównać tą jakość. I to mnie denerwuje, po prostu, że trzeba siedzieć i dokładać. Ja nie wiem, czy ta paletka z Vibo, chyba ta taka podobna do czego ona była podobna? Do Modern Renaissance bodajże, czy Modern ona w ogóle się nazywa, ta paletka z Vibo? Czy ona nie była właśnie o takiej po prostu jakości? No dla mnie to jest po prostu słabe. No mówcie co chcecie, ale to jest słabe. Dobra, trochę sobie to rozjaśniłam tutaj obraz, bo znowu mi jakoś się ciemno tutaj zrobiło bardzo. Także no słuchajcie, no musicie dokładać i już jak mi się osypało mocno, nie wiem czy to będzie widoczne. No ale ogólnie nie podoba mi się to w ogóle i makijaż się robi brudny, nie wygląda za imponująco.
Co ja mogę wam powiedzieć? Trochę to rozblenduje, bo w ogóle mi się to nie podoba. Mówię, pigment się bardzo wytrąca i to jest mega wkurzające. No i jeszcze się osypało tak, że zaraz się nałoży na powiekę, to się osypało na... No i co? Macie. Macie jakieś plamy dwie i tyle tak naprawdę. O. Muszę chyba z tej odległości, wtedy mi się lepiej to wygląda, nie? I tak naprawdę powiem wam szczerze, że nic tutaj już więcej nie nadbudujecie. Walić też nie będę tego więcej tych produktów. Po prostu no, zrobiły mi się jakieś dwa dziwne placki brązowo, jakieś takie broskwiniowe. No i makijażu wieczorowego z tego nie stworzycie na pewno. No i dobra, i teraz będę próbowała władować tutaj właśnie ten cień połyskujący, który jak nabierzecie na palec wygląda imponująco. O, i palcem go fajnie tu wtłoczycie. Tylko uwaga na osyp drobinek, bo jest to produkt naładowany drobinkami. No, już mam po prostu 1 200 000 drobinek pod okiem. No i teraz tak, i słuchajcie, on się niby nakłada na powiekę, ale jak zbliżę was, to po prostu na tej powiece jest bardzo dużo drobinek, mało cienia praktycznie. I teraz zobaczcie, patrzcie, nałożę to tak, o, tak, teraz wezmę duży pędzel i będę chciała to trochę rozblendować. No i cień znikł i znalazł się pod okiem. I to mnie tak denerwuje, wierzcie mi, to mnie tak denerwuje, bo ja rozumiem, że takie cienie się nakłada na mokro itd. itp. Ale mamy mnóstwo cieni, na przykład, które nie musicie nakładać na glitter glue, czy glitter primer, coś tam z NYXa. Nie każdy też to ma. Ta paleta jest tania, ta paleta ma być użytkowa, ta paleta ma być dostępna dla zwykłego śmiertelnika, który niekoniecznie i nie zawsze ma właśnie takie coś przy sobie. I tu się pojawia już mój nerw. Dobra, i teraz to przykleję, bo przykleję to na glitter glue jakoś. Ale mówię, no to ma być dostępne dla każdego, dla każdej z nas, a nie każda z nas posiada właśnie w swoich kosmetykach ten produkt. No, ja mam Curls Makeup Revolution, ale no na przykład z NYXa też jest tak. No mówię, no nie każdy musi to mieć, a niestety do tego cienia, żeby go ładnie tutaj wpakować, musicie mieć trochę tam tego ciemnego tu. Ja jeszcze to trochę spróbuję naprawić. No mówię, na sucho, on wam wejdzie na powiekę trochę, ale no widzicie, że więcej jest drobinek na tej powiece niż jakiegoś koloru cienia. No i później jak będziecie chciały troszeczkę na przykład sobie jeszcze połączyć te cienie, no i tak jak ja zrobić dużym pędzelkiem, no to niestety pigment całkowicie ucieka i zostają same drobiny. No i teraz widzicie, że jest dużo, dużo, dużo lepiej. Ale szkoda, że nie ma napisane na opakowaniu, że żeby ten cień wyglądał jakoś, to musicie mieć właśnie takie coś. O! A la glitter glue. No. No, także kochani, tak wygląda sprawa z błyskami, czyli po prostu do tych błysków musicie mieć jakąś bazę taką, która ładnie podkreśli, na którą się ten cień ładnie przyczepi. No i teraz słuchajcie, trzeba wymieść te drobiny. O ludzie świata i okolic, trzymajcie mnie. Tak bardzo nie lubię właśnie produktów naładowanych drobinkami, bo no niektóre są takie, że się nie osypują, ale no ta paleta jest po prostu niemiłosierna, jeśli chodzi o osyp drobinek. Dobra, trochę zrobię dół powieki, dół powieki, dolną powiekę po prostu, bo taka jest jakaś łysa, goła i w ogóle, więc trochę dam sobie tego ciemnego. Mam nadzieję, że uda mi się coś tutaj zrobić. Że no, dobra, jest, widać go. Także ja sobie szybciutko zrobię i zaraz najpierw ten ciemny, później ten jaśniejszy, trochę może jakiegoś błysku.
Dobra, dam tego glitter glue dalej, bo nie wiem, czy on mi bez tego mi tutaj wejdzie ten drugi cień. Spróbuję go na pędzel, chociaż z doświadczenia już niedługiego, bo niedługo mam papletę, ale wiem, że właśnie te cienie się ciężko przenoszą na pędzel, bo pędzel tak jakby wybiera z nich te drobinki. Coś tutaj się dzieje, ale mówię znowu, kilogram drobinek, a cienia zero. Powiem wam, że maluję się tą paletą drugi i ostatni raz chyba, serio. Bo za dużo czasu mi to zajmuje i za dużo jest się z nią pierdzielenia, że tak powiem. I teraz wyglądam jak osioł. Serio, bo ja nie potrafię w ogóle tych cieni przenieść inaczej. Muszę trochę zadrzeć to. Dobra. No i naprawiam to, co się spierdzieliło się teraz. Już tutaj. Dobra, walka dalej trwa. Powiem wam, że naprawdę już nie cierpię makijaży, które zajmują tyle czasu. Nie cierpię. Lubię się pobawić makijażem, ale lubię się pobawić makijażem, jeżeli to ma sens. A tutaj naprawdę muszę dokładać i dokładać tych cieni, żeby po prostu ten makijaż wyglądał tak, żeby mnie zadowalał chociaż trochę. I powiem wam, że ciężko. Naprawdę jest ciężko. Jestem po prostu zła. Jestem zła, bo... W sumie spośród tych trzech palet Maksineczka zmalowana i Katosytu mam po prostu wrażenie, że ta jest najsłabsza w pracy, o może tak. I też nie uważam, żebym była jakaś, wiecie, nie wiem, miała dwie lewe ręce do makijażu, bo potrafię się pomalować, no ale po prostu mega mi się to nie podoba. Jeszcze w ogóle tutaj zrobiły się mi jakieś te placki takie jasnego koloru, bo mówię, że i widać te drobiny, po prostu na kilometr widać te drobiny. Trochę zakryję je tym cieniem ciemnym, bo to po prostu wygląda źle. No, także jeśli macie jakieś, wiecie, nie macie dużych predyspozycji makijażowych i tak dalej, to z daleka byłabym od tej palety, bo możecie się po prostu zdołować i zdenerwować za bardzo. Bo jak ja nie potrafię sobie tak poradzić, a mówię, nie mam jakiś, nie jestem jakaś lewa do makijażu, potrafię się pomalować, to tutaj jest normalny tragizm jakiś. Dobra, i teraz wezmę, spróbuję dać w kąciku ten rozświetlacz, który też jest naładowany drobinkami. Taki bardzo, bardzo zbity pędzel, on jest taki mega, mega plastyczny ten rozświetlacz i wcale to nie jest jego... zaletą, bo pędzlem absolutnie, gąbeczką też próbowałam, nie, palcem jedynie jak chcecie. I też po prostu on nie robi jakiegoś szału, zobaczcie ile ja go nakładam. I dopiero teraz, o, mogę powiedzieć, że coś tutaj się zadziało. No i teraz tak naprawdę patrząc na te kolory, łącząc je razem ze sobą, stwierdzam, że one... nie są do siebie dopasowane, bo tutaj mamy róż, tutaj mamy takie złoto, które nam się bardzo odznacza, czyli te kolory nie są takie, że wiecie, są dopasowane razem do siebie, żeby stworzyć makijaż. One nie są takie, wiecie, nie współgrają razem, o, może tak. Więc no też ta paleta nie jest taką paletą, że cały makijaż dobrze by było nią wykonać, no bo trochę to się ze sobą gryzie. A ja to robię po prostu, wiecie, dla testu, żeby wykorzystać tak naprawdę największą ilość tych cieni. A jeszcze spróbuję sobie w kąciku dać ten w ogóle fioletowy. Nie wiem, nie rozumiem, co ma na celu robienie takiego rozświetlacza, koloru rozświetlacza. Myślę, że w większości nas to pasować nie będzie. Jako rozświetlacz może, jako wiecie, cień na całą powiekę spoko, ale... Dobra. Ale nie wiem po co, no po prostu nie rozumiem tego. Teraz wytuszuję sobie rzęsy. Rzęsy wytuszuję produktem od Eveline, Magnetic Look. On ma bardzo podobną szczoteczkę do... nie wiem, czy to jest Volume Celebrities, czy nie wiem jak to tam idzie, ale też tej marki taka złota maskara. Też swego czasu bardzo długo, długo używałam. Takie dwie
bombki jakby, o, troszeczkę mniejsze. Tamta jednak była taka bardziej, takie dwa pagórki miała. Dobra, wytuszuję te rzęsy i zaraz do was wracam. Dobra, kochani, słuchajcie, mi brakuje bardzo troszeczkę ciemniejszego cienia jednak w kącikach i muszę dołożyć, bo mam wrażenie, że ten makijaż jest taki jakby półprzeźroczysty, o, przez właśnie ten pigment cienia, który jest naprawdę słaby po prostu. No i użyję tutaj cienia ze siostry, nie wiem, czy można powiedzieć siostry bliźniaczki, brata bliźniaka, czyli z Lovely. No, tutaj pigment normalnie w porównaniu do tego to jest po prostu powala. I wiecie co, się zastanawiam, jak tu jest z tą paletą akurat Katosu, bo zmalowana mówiła, że miała wpływ na jakość, znaczy na wybór cieni, ogólnie tego, jakie one będą i tak dalej, i tak dalej. A nie wiem, jak było z Kasią Katosu, bo jeżeli ona wybierała i miała wpływ na jakość, to ja po prostu nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem tego, bo to jest po prostu dla mnie słabe. No słabe, no cholera jasna, słabe i tyle. I kompletnie mi to nie współgra Kasia Katosu kontra, kontra tamta paletka. W ogóle do mnie to nie przemawia, chyba że po prostu paleta była robiona tak, że Kasia tylko wybierała, jakie chciałaby, żeby cienie się znalazły w tej palecie, podpisała się pod tym, jako że jest ona twarzą tej palety i tak dalej, i tak dalej, bo tak to po prostu wygląda, bo kompletnie mi się nie zgrywa to z nią, ta jakoś kompletnie, no sorry, no ale to nie jest to, tutaj jest coś nie bardzo, o tym to można normalnie sobie, nie wiem, nawet porobić, takie jest to. Mega mocny pigment, także troszeczkę sobie to dałam, dam też sobie kredkę na linię wodną brązową, bo mówię wam, że tak wyglądam, trochę mi się to, nie bardzo mi się to widzi. A powiem wam, że tusz zapowiada się spoko, naprawdę spoko, za niewielkie pieniądze kolejny tusz. Ja tu bardzo dużo tuszy z Eveline mam, chyba teraz wszystkie, które mam, to są z Eveline. Dobra, i teraz kochani, sobie nałożę ten rozświetlacz też nieszczęsny z tej paletki i zrobię to palcem. On się, wiecie, no niby tutaj super wow nakłada. Pędzlem nie radziłabym, bo same drobiny i ogólnie ciężko go przenieść na pędzel, ze względu na to, że on jest właśnie taki plastyczny. No, palcem coś tam powklepujecie, ale żadnego szału tutaj nie ma. To jest złoty rozświetlacz ze srebrnymi drobinkami. Nie kumam tego, ale okej. Także ten rozświetlacz i znowu, wiecie, chłodne powieki i ciepły rozświetlacz. Dobra, mogłabym nałożyć ten fioletowy, no ale bym wyglądała, jakbym się urwała z choinki co najmniej, więc sorry, ale nie. Dobra, kochani, do wykończenia makijażu użyłam jeszcze korektora. Korektor Liquid Camouflage w numerze 02, też marka Lovely. Następnie puder to też Lovely HD, taki słodziutki Lovely. Kolejny produkt, czyli kontur. No i co? Aha, jeszcze usta. Co na usta? Co na usta, moi drodzy? Co ja dam na me usta? To jest Super Nude Gloss w numerze 02. Taki, bo jeszcze właśnie troszeczkę tutaj błysku było. No i chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć na temat produktów do wykończenia. Także tak, makijaż się prezentuje. Myślę, że wygląda dobrze, wygląda poprawnie i nie można mu dużo zarzucić. Ale co mnie kosztowało pracy, to no, w większości ja wiem, ale też wam tutaj próbowałam to przedstawić, żebyście zobaczyły, jak to po prostu wygląda w pracy. Dobra, kochani, podsumowując, większość i myślę, że praktycznie wszystko powiedziałam w filmiku, jak pracowałam z tymi cieniami. Słuchajcie, jeszcze jedno, co chcę wam powiedzieć, to to, że niestety minus tej palety jest też taki tych cieni, że one w ciągu dnia, te właśnie drobinki, które są tutaj w tych wszystkich produktach tak naprawdę, osypują się. W ciągu po prostu dnia, jak funkcjonujemy, wiecie, mrugamy powiekami, to wiadomo, że no po prostu, tak jak u mnie na przykład, no i w większości myślę, że właśnie powieka się chowa tam do środka, wiecie, o co mi chodzi może. No i po prostu to powoduje, że niestety te cienie się osypują w dalszym ciągu i to jest po prostu dla mnie mega, 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 mega denerwujące, więc pod koniec dnia ja będę miała z powrotem pandę, chociaż starałam się to, wiecie, oczyścić korektorem, będę miała pandę brokatu. No i wiecie co, powiem wam, że tutaj się zgodzę
z tym, co jest na opakowaniu. Po prostu te produkty to jest jeden wielki brokat, drobiny itd. itp. Po prostu te produkty są naładowane drobinkami. No i co, tak jak Wam powiedziałam, makijaż wygląda poprawnie, da się tą paletą pomalować, owszem, zrobicie makijaż i ten makijaż nie wygląda źle, bo myślę, że wygląda bardzo ładnie, no ale co pracy to kosztuje, no to niestety jest mega, mega przeszkadzające i bardzo to jest no, dla mnie na minus dla tej palety. Szkoda, bardzo szkoda, bo widząc właśnie tą kolorystykę, byłam przekonana, że będzie to taka paletka dla mnie na co dzień, a taka po prostu do szybkiego pomalowania się, wiecie, rozświetlenie powieki, troszeczkę przyciemnić właśnie tym brązikiem, który jest naprawdę przepiękny, jak się go na palec nałoży, właśnie żeby zrobić sobie swatcha, ale niestety, no całkowicie inaczej to wygląda pracując z tymi cieniami. Dobra, tyle, bo się nagadałam, czas mi się kończy na kamerze, tu mi coś miga, bo przecież oczywiście w połowie naładowana kamera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że filmik jest dla Was przydatny. Ja się postaram teraz na drzemce Ignasia go przerobić i najpierw ten wrzucić na kanał właśnie z, no, z makijażem i z recenzją tej palety, a później pojawi się, nie wiem, czy vlog, czy po prostu też makijaż z użyciem tej palety. Także Was serdecznie od razu zapraszam, a w tym momencie się z Wami żegnam i tyle. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Jeśli nie, to jeszcze możecie zadawać pytania w komentarzu, ja się postaram tam odpowiedzieć. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki.